Oczywiście zgodnie z przyjętymi przez jednostki uregulowaniami wewnętrznymi dotyczącymi kontroli zarządczej, plan działalności sporządzany jest w oparciu o przypisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania. Dlaczego? Bo są spójne, proste. Jeżeli w pełni zadoszczynią określonym obszarom w jednostkach administracji publicznej, to są doskonałe do implementacji w jednostkach Samorządowych. Planować będziemy jedynie dwie części. To jest część A obejmującą zestawienie nie więcej niż pięciu najważniejszych celów przyjętych do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla jednostki sektora finansów publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym oraz część C, obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A celów przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów, wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów. W procesie planowania wykorzystamy również wytyczne i wskazówki zawarte w komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Może wydawać się, że temat aktu prawnego odbiera, odbiega nieco od tematu planowania działalności, ale załącznik zawiera wiele ciekawych informacji, na podstawie których Zbudować można całkiem zgrany system kontroli zarządczej. Może warto pokrótce omówić budowę planu działalności, choć moduł kontroli zarządczej systemu IDPO automatycznie generuje większość z nich. Należy podać nazwę jednostki. Należy wypełnić. Tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych, zatem w naszym przypadku nic nie wypełniamy. A system IDPO nie zawiera tej informacji w ogóle. Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. Analogiczna sytuacja występuje w części B planu, ale pamiętajmy, że część B obejmuje zestawienie celów zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan. Wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów. Przepis paragrafu 1 ust. 3 rozporządzenia wskazuje, że Plan sporządzany przez kierownika jednostki w dziale zwanego dalej kierownikiem jednostki zawiera część A oraz może zawierać część C. Tym samym możemy z czystym sumieniem ograniczyć się przy planowaniu do części A, choć jak Państwo doskonale wiecie, co roku przekazują propozycje celów, zadań i mierników w części C, którą pokornie traktuje jako miejsce swojej działalności. Właśnie te inne cele – Pozwalają na największą inwencję twórczą, bo mi wskazują często na działania z jednej strony poboczne, ale wymagane zmieniającymi się przepisami prawa. Mam tu na myśli ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Czy właściwe wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w myśl rozporządzenia Rady Ministrów? W sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Przy okazji, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w webinarium poświęconym temu zagadnieniu, które zostało zaplanowane na 14 sierpnia bieżącego roku. Jedynie gwoli przypomnienia do modułu systemu IDP, w którym możemy wprowadzać i aktualizować plan działalności, dostępna jest instrukcja, a nawet kilka. Kierowników jednostek najbardziej interesować będzie instrukcja obsługi dedykowana właśnie kierownikom, która na stronie 12 omawia techniczny sposób wprowadzania do systemu planu działalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesłać nam edytowany plik Word, Excel, który nasz zespół wprowadzi do systemu IDPO. Bywało nieraz, że plan wprowadzany był w trakcie rozmowy telefonicznej i co ciekawe został w 100% wykonany. Zatem zależnie od Państwa możecie sami lub z naszą pomocą wprowadzić plan do systemu. Zakładam, że kwestie techniczne mniej Państwa interesują, zatem przejdźmy do próby wskazania celów i zadań, które mogą mieć zastosowanie w planie na rok 2025. Oczywiście z uwzględnieniem otaczającego nas świata. W literaturze poświęconej tematowi planowania celów i zadań, możemy znaleźć odniesienie do standardu B6 kontroli zarządczej. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Dla każdej jednostki organizacyjnej plan działalności powinien być inny, uszyty na miarę. Należy tylko pamiętać o jednym: wszystko, co robią jednostki, ma służyć realizacji zadań publicznych na jak najwyższym poziomie. Choć zwrotami zadania publiczne, czy zadania samorządu terytorialnego, zadania gminy, posługuje się wiele regulacji prawnych, w tym Konstytucja RP. To jednak żadna z nich ich nie definiuje. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że zakres pojęcia zadania publiczne i związanego z nim terminu cel publiczny jest zmienny w czasie i przestrzeni, a ponadto zależy od kontekstu prawnego, politycznego, społecznego, gospodarczego oraz przyjmowanego systemu wartości. Dlatego zamiast definiować pojęcie zadania publiczne, opisuje się je poprzez wskazanie przykładowych zadań publicznych, jest to oczywiście katalog otwarty. Albo poprzez wyliczenie określonego rodzaju zadań publicznych w sposób wyczerpujący, czyli katalog zamknięty. Cele w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, podobnie jak w każdej organizacji, wyznaczają kierunek działań jednostki, to jest określają, co jednostka chce osiągnąć. Dzięki temu pracownicy lepiej rozumieją, co się od nich wymaga, sprzyjają dobremu planowaniu i ustalaniu celów w przyszłości. Pozwalają na efektywną alokację zasobów. Są źródłem motywacji dla pracowników, w szczególności gdy z osiągnięciem celu wiąże się otrzymanie nagrody. No i są skutecznym narzędziem oceny i kontroli wykonywanych zadań publicznych. Końcowy wynik, rezultat pozwala ocenić stopień realizacji celu. Wyznaczanie celów w jednostkach sektora finansów publicznych oparte jest na regule czy metodzie SMART, według której cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Warto też zauważyć, że nazwa tej metody charakteryzuje także wyznaczanie, według wyznaczane według niej cele. Cele SMART to wszak cele mądre, jako decyzja, sprytne i inteligentne. Zastanówmy się nad kryteriami wyznaczania celów. Konkretne. Cel powinien być przystępnie, precyzyjnie i jednoznacznie sformułowany, zawierając opis przedmiotu lub stanu rzeczy, który ma być wynikiem realizacji zadania czy działania. Celem nie powinno być samo działanie, czynność, realizowane przy użyciu wydatków, ale osiągnięty efekt, rezultat. Formułując cel, należy używać zwrotów powszechnie zrozumiałych, a unikać określeń umów umożliwiających swobodną interpretację, określeń wieloznacznych i nieostrych, zwrotów specjalistycznych, chyba że nie jest to możliwe, zwrotów obcojęzycznych i neologizmów, chyba że nie mają one odpowiedników w języku polskim. Mierzalne. Cel musi być tak sformułowany, aby istniało wiarygodne i dostępne na etapie planowania i realizacji źródło danych umożliwiające określenie stopnia jego realizacji. Zastosowany do niego miernik umożliwiał rzetelne i obiektywne określenie stopnia jego realizacji. Stopień realizacji celu, rezultat dał się liczbowo lub wartościowo wyrazić, a co najmniej umożliwiał sprawdzalność jego realizacji. Osiągalne Cel powinien być ambitny, ale możliwy do osiągnięcia. Cel zbyt ambitny podważa wiarę w jego osiągnięcie i tym samym obniża motywację do jego realizacji. Natomiast cel mało ambitny nie przyczynia się do rozwoju instytucjonalnego jednostki, ale wręcz ją uwstecznia. Istotne: należy formułować cele ważne, podstawowe dla jednostki, które są odzwierciedleniem zawartych w regulacjach prawnych zadań publicznych lub wymienionych w dokumentach strategicznych i programowych istotnych potrzeb do zaspokojenia. Formułowany cel powinien być zgodny z celem nadrzędnym i powinien przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Miarą istotności jest zakres, trwałość i osiągnięty rezultat. Określone w czasie. Cel powinien mieć określony termin, w którym możliwe jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Standardy zalecają, aby był to co najmniej roczny horyzont czasowy. Rok jest podstawowym okresem planowania w administracji publicznej. Istnieje wiele różnych celów, to znaczy cele mogą być między innymi ogólne lub szczegółowe, krótko, średnio lub długookresowe, podrzędne lub nadrzędne, strategiczne, taktyczne lub operacyjne, ilościowe lub jakościowe, o różnym zakresie przedmiotowym. Pomiędzy nimi może istnieć pewna hierarchia albo nie. Cele, które nie tworzą hierarchii, są celami niezależnymi. Natomiast cele, pomiędzy którymi istnieje hierarchia, nazwa, nazywa się celami zależnymi. Ta zależność może być dwojakiego rodzaju. To jest, może przybrać postać implikacji albo konkurencji. W tym pierwszym przypadku osiągnięcie jednego celu jest uzależnione od osiągnięcia innego celu. To jest celu powiązanego. Natomiast w drugim przypadku osiągnięcie jednego celu wyklucza osiągnięcie innego, co zmusza do wyboru celu, który będzie najbardziej optymalny. W naszych rozważeniach zajmiemy się celami niezależnymi lub takimi, które można podzielić na poszczególne zadania. Stąd też właśnie pochodzi dwojakie planowanie działalności: poprzez cel i poprzez zadanie. Kontrola zarządcza jako system zorientowany na osiąganie wyznaczonych celów, rezultatów polega na ciągłym lub cyklicznym wykonywaniu działań kierowniczych ujmowanych w cztery sprzężone ze sobą funkcje: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Wśród tych wszystkich funkcji szczególna rola przypada planowaniu działalności, programowaniu, które polega m.in. na wyznaczaniu celów i zadań. Do realizacji w określonym horyzoncie czasowym. Jest to najważniejszy procent, proces kontroli zarządczej oraz określeniu sposobu lub sposobów osiągnięcia założonych celów i wykonania powiązanych z nimi zadań. Każdy proces planowania powinien być poprzedzony etapem wstępnym, będącym swoistym planowaniem planowania, podczas którego należy postawić sobie szereg pytań, w szczególności kto, osoby, komórki, jednostki, mieszkańcy, Powinien wziąć udział w procesie planowania. Ile czasu zajmie planowanie? Jakie informacje, dane są niezbędne do opracowania planu? Czy będzie to plan intencyjny, czy wykonawczy? Czynności to można, może wykonać powołane w jednostce zespół do spraw kontroli zarządczej, który przygotowuje różnego rodzaju plany, programy i projekty. W planie działalności dla Każdego celu strategicznego należy przypisać cele operacyjne umożliwiające jego realizację. Po ustaleniu celów i zadań oraz mierników ich realizacji wraz z ich planowanymi wartościami, opracowane plany należy niezwłocznie przedstawić do wiadomości pracownikom. Oczywiście plan działalności jest dostępny dla użytkowników systemu IDPO, ale rekomenduje się publikowanie planów w trybie wskazanym w artykule 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych na Podmiotowej stronie BIP, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do planu bez konieczności logowania się do systemu. Plan działalności może także zawierać dane dotyczące zaplanowanych wydatków, jednak zalecanym jest wskazywanie zasobów finansowych jako element identyfikowanego ryzyka, o czym będzie mowa na odrębnym spotkaniu. Cele i zadania stanowiące podstawowy element planu działalności muszą także mieć przypisane istotne ryzyka, ich wagi prawdopodobieństwo powstania oraz działania zmierzające do kontroli ryzyka. Poprzez ograniczenie ryzyka, minimalizację skutków ryzyka. Kierownik jednostki musi podejmować takie działania, to jest projektować takie narzędzia i mechanizmy kontroli zarządczej, które pozwolą w sposób legalny, oszczędny, skuteczny, terminowy i efektywny osiągnąć zaplanowany rezultat. Muszą to być działania adekwatne do celu i wykonywanego zadania. Dlatego kontrola zarządcza jako system wspomagający kierownika jednostki w zarządzaniu publicznym jest systemem żywym, dynamicznym, zwłaszcza w takim obszarze, jakim jest wyznaczanie celów i zadań. Stąd nawet w warstwie formalno-prawnej nie jest możliwe stworzenie czy wdrożenie raz na zawsze rozwiązań systemu kontroli zarządczej w jednostce. Opracowanie nawet najlepszej dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i wdrożenie jej rozwiązań w jednostce. Nie zagwarantuje, że kontrola ta będzie działać prawidłowo. A nie będzie, jeśli przyjęte rozwiązania nie będą kontrolowane, monitorowane i oceniane, a wyznaczane cele nie będą odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, potrzeby i oczekiwania beneficjentów. Poszczególne elementy systemu kontroli zarządczej muszą podlegać różnym działaniom korygującym i usprawniającym. Tylko dobrze funkcjonujący system kontroli zarządczej stwarza możliwość realizacji celów i zadań prowadząc do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa, będący jednocześnie kierownikami odpowiedniego urzędu gminy, miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego, powinni wyznaczać podstawowe cele strategiczne wspólne dla całej jednostki samorządu terytorialnego drugi poziom kontroli zarządczej, a przy współudziale kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych oraz kierowników komórek organizacyjnych, wznaczać także podstawowe cele operacyjne. Cele strategiczne poszczególnych jednostek, pierwszy poziom kontroli zarządczej, powinny być spójne z celami strategicznymi całej jednostki samorządu terytorialnego, a cele operacyjne powinny wypływać z celów strategicznych danej jednostki i jednostki samorządu. Terytorialnego. Aby dana jednostka mogła być innowacyjnym kreatorem życia publicznego, najpierw musimy sformułować cele strategiczne, a dopiero później cele operacyjne. Jednostki, które mają taką samą formę organizacyjno-prawną i wykonują tożsame lub podobne zadania publiczne, powinny mieć tożsame lub podobne cele, a na pewno nie powinny mieć celów sprzecznych. Przyjęcie tej reguły ułatwia implementację określonych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej w podobnych jednostkach, np. szkoły podstawowe i licea, m.in. w zakresie monitorowania realizacji celów czy zarządzania ryzykiem. W wyznaczaniu celów i zadań pomagają jasno sprecyzowana misja i wizja jednostki oraz cel jej istnienia. Misja, wizja i cel istnienia jednostki wytyczają obszar jej działalności i kierunek jej rozwoju. Instytucjonalnego. Misja udziela odpowiedzi na pytanie, czym jednostka powinna się zajmować. Wizja, jak jednostka chce być postrzegana, jest sumą celów, które należy osiągnąć, aby się ziściła. A cel jednostki, co jest podstawowym produktem, który chce oferować, czyli co jest głównym, najważniejszym celem przyświecającym realizacji zadań publicznych. Świadomość misji, wizji i celu jednostki powoduje, że ustalone cele strategiczne i operacyjne, oczekiwane rezultaty wpisują się w istotę działalności jednostki. Bez uwzględnienia misji i wizji oraz uwarunkowań lokalnych, geograficznych, społecznych, gospodarczych, trudno dokonać prawidłowego określenia celów i zadań. Cele wskazują, jakie powinno być wykonanie zadań i umożliwiają określenie, w jakim stopniu dane zadanie zostało. Zrealizowane. Cele mogą być określone zarówno w przepisach prawa, jak i w przyjętych planach. Realizacji celów służą zadania, będące pewnym uszczegółowieniem celów. Pod pojęciem zadań rozumiemy nie tylko zadania publiczne nałożone na jednostki samorządu terytorialnego przez przepisy prawa, ale także wszystkie te działania, które są zgodne z prawem, a prowadzą do osiągnięcia celu. Dlatego pojęcie zadań służących realizacji celu zasadniczo nie jest równoznaczne z pojęciem zadań publicznych. Zadania służące realizacji celu mogą składać się z wielu zadań publicznych, pokrywać się z zakresem zadania publicznego, stanowić część jakiegoś jednego zadania publicznego, stanowić część różnych zadań publicznych. Kontrola zarządcza Wspomaga kierownika jednostki w planowaniu celów i zadań oraz osiąganiu zaplanowanych celów, wyników, efektów, dających się zmierzyć. Do pomiaru osiągniętych wyników służą mierniki. Każdy cel powinien posiadać miernik związany z celami polityki w danym obszarze planowania i przedmiotem planowania. To jest czego dotyczy. Należy zauważyć, że obok mierników istnieją także wskaźniki, które są wzorcem określoną wartością. Docelową. Katalog możliwych celów i stosowanych mierników służących ocenie ich realizacji jest obszerny. Jednak zaleca się unikać mierników mało precyzyjnych oraz takich, których źródło danych nie jest łatwo dostępne i dość kosztowne, np. wskaźnik zadowolenia mieszkańców lub odbiorców dobra usługi. Miernik będzie taki wymagał np. przeprowadzenia dodatkowych badań ankietowych. Przypisane mierniki powinny rzetelnie i obiektywnie określać stopień realizacji celów. W zależności od charakteru danego celu, mierniki powinny mierzyć skuteczność lub efektywność realizacji zadań. Mierzyć wyniki istotne dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Być spójne z miernikami celów nadrzędnych. Być adekwatne. To jest zgodne z realizowanymi celami i zadaniami. Być efektywne. To jest, koszt ich stosowania musi być nieporównywalnie niski w stosunku do uzyskiwanych z, nich, z ich stosowania korzyści. Umożliwiać ciągłość pomiaru w wieloletniej perspektywie. Posiadać wiarygodne i dostępne źródło informacji, umożliwiające ich weryfikację. Proszę zwrócić uwagę na przykładowe mierniki i wskaźniki dla różnych jednostek samorządowych. Cel Wzrost zatrudnienia. Miernikiem może być liczba osób długotrwale bezrobotnych, uzyskujących zatrudnienie w danym roku. Wzrost, wartość miernika w procentach. Kolejny cel Wzrost poziomu ochrony danych osobowych. Miernik Zmniejszenie liczby incydentów do x rocznie. Oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby żadnych incydentów nie było. Kolejny cel Zapewnienie właściwego funkcjonowania jednostki w okresie pandemii. Miernikiem zapewnienia obsady kluczowych stanowisk. Mimo, że już pandemii teoretycznie nie ma, powinniśmy być przygotowani na wyznaczenie takiego celu czy też odpowiednich zadań, jeżeli by sytuacja sprzed kilku lat ponownie się pojawiła. Kolejny cel: zapewnienie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Miernikiem może być wynik audytu KARI, mniej niż. Ileś tam zaleceń i brak nieprawidłowości. Kolejny cel Zwiększenie ilości laureatów i finalistów Olimpiad Przedmiotowych. Miernikiem będzie wskaźnik olimpijski większy niż na przykład 1,8 w rankingu liceów perspektywy 2023. Kolejny cel Zmniejszenie kosztów ogrzewania szkoły oraz emisji CO2. Miernik Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. Wskaźnik 1: Wykonano termomodernizację zgodnie z projektem, 0: Modernizacja nie została wykonana. W literaturze dokonuje się klasyfikacji mierników na mierniki ilościowe i jakościowe. Mierniki nakładów, np. Na wielkość wydatków, czas pracy, wyników, np. długość wybudowanej drogi, liczba dzieci i skutków. Mierniki nakładu procesu, wyniki skutku i wpływu. Mierzą następstwa wynikające z osiągnięcia celów. Mierniki retrospektywne, progresywne i behawioralne. Mierniki ilość, jakość, terminowość, koszt, wydajność, a także mierniki typu wydajność, skuteczność, jakość, terminowość, produktywność i inne. Zasadniczo nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych lub logicznych oraz ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę. Niemniej jednak, nie wszystko da się ocenić ilościowo. Wówczas w drodze wyjątku można zastosować miernik opisowo oznaczający jakościowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Warto stosować więcej niż jeden miernik wskaźnik, aby prawidłowo ocenić stopień realizacji celu. Aby właściwie podać wartość docelową, należy dokonać analizy danych z ostatnich kilku lat. Pozwoli to określić trend wartości wskaźnika. Po nabyciu umiejętności tworzenia wskaźników prostych i analizy otrzymanych danych, można tworzyć wskaźniki złożone, jak na przykład jakość życia mieszkańców. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na przesłane pytania, pozwolę sobie przedstawić i omówić projekt planu działalności. Oczywiście, w części C, który będę rekomendował w roku 2025 większości jednostek organizacyjnych, właśnie po uwzględnieniu zewnętrznego środowiska prawnego. Pierwszym celem będzie wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostce. Jako najważniejsze zadania służące realizacji tego celu, a możemy określić po pierwsze szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, po drugie przeprowadzenie audytów SBI. Po trzecie, wdrożenie lub aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście implementacji dyrektywy NIS 2. Jakie zatem mierniki możemy do poszczególnych zadań wyznaczyć? Jeżeli chodzi o szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, będzie to przeszkolenie personelu, I na przykład 80% stanu osobowego uznamy za wykonanie zadania. Jeżeli chodzi o audyty SBI. No to oczywiście miernikiem będą wyniki tegoż audytu czy tych audytów. Zakładamy, że niedopuszczalne są nieprawidłowości, ale możliwe są nawet maksymalnie trzy uchybienia. No i trzeci miernik odnoszący się do wdrożenia bądź aktualizacji SBI, czyli właśnie samo wdrożeniu regulowań wewnętrznych. Określimy liczbowo: 0 nie wdrożono, jedynka, wdrożono. Drugi cel zapewnienie właściwego przetwarzania danych w imieniu podmiotu prawnego jako. Administratora danych. Zadania. Pierwsze: przeprowadzenie audytów podmiotów przetwarzających przez inspektora ochrony danych. I tutaj, jako miernik, wskażemy oczywiście wyniki audytu, analogicznie jak wcześniej omówione czyli nie akceptujemy nieprawidłowości, ale akceptujemy maksymalnie trzy uchybienia. I drugie zadanie wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ankiet podmiotów przetwarzających. I znowu zero-jedynkowo, jeżeli wdrożymy to wdrożymy to jeden, jeżeli nie wdrożymy, no to miernik wykaże nam zero. Trzeci cel zapewnienie ochrony sygnalistów, czy też właściwej ochrony sygnalistów. Najważniejsze zadania. Pierwsze szkolenie personelu, zarówno z procedury zgłoszeń wewnętrznych, jak i procedury zgłoszeń zewnętrznych w tych jednostkach, w których będzie to miało oczywiście zastosowanie. No i podobnie przyjmujemy 80% stanu etatowego jako wykonanie zadania. Drugie zadanie: audyt procedury zgłoszeń wewnętrznych. No i podobnie wyniki audytu. Brak nieprawidłowości i maksymalnie trzy uchybienia zostaną uznane jako wykonanie zadania. Trzecie zadanie: wdrożenie procedury zgłoszeń zewnętrznych. Nazywajmy je w skrócie PZZ. No i oczywiście, jak to w przypadku wdrożeń: zero nie wdrożono procedury, jedynka wdrożono procedury. Zgodnie z mailem, w którym informowaliśmy o dzisiejszym webinarium, otrzymaliśmy kilka pytań, na które oczywiście udzielimy odpowiedzi. Pierwsze pytanie: do kiedy należy opracować plan działalności na kolejny rok? Przygotowane przez nas zarządzenia nie wskazują konkretnego terminu na opracowanie planu działalności. Projekt powinien powstać przed warsztatami zarządzania ryzykiem, które z kolei powinny odbyć się do końca roku. Drugie pytanie. Czy cel wykonania planu finansowego jest właściwy? Niestety nie. Plan finansowy jest jedynie narzędziem gospodarki finansowej. Jego wykonanie, zmiany i planowanie stanowi obowiązek wynikający wprost z przepisu prawa. Trzecie pytanie: kto odpowiada za plan działalności? Kierownik jednostki organizacyjnej, który się pod nim podpisuje, ale za opracowanie projektu planu odpowiada zespół do spraw kontroli zarządczej oraz kadra kierownicza i samodzielne stanowiska, których zadania pozwalają na wyznaczanie i realizację celów strategicznych. Czwarte pytanie: czy plan działalności jest obowiązkowy? W drugiej grupie standardów kontroli zarządczej, czyli B6, wyraźnie wskazano określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Tym samym, aby uznać, że kontrola zarządcza została właściwie wdrożona w jednostce, niezbędne jest opracowywanie planów działalności. Piąte pytanie. Czy w planie działalności należy wskazać osoby odpowiedzialne za realizację zadań? Tak. Przyporządkowanie zadań może wynikać wprost ze struktury organizacyjnej jednostki lub utworzonych na potrzeby zadania zespołów. Rozwiązanie to powoduje, że osoby odpowiedzialne za realizację zadania w odpowiednim momencie raportują pojawiające się czynniki ryzyka, również za pomocą systemu IDPO. Dzięki temu zespół do spraw kontroli zarządczej oraz najwyższe kierownictwo na bieżąco monitorują ryzyko i mogą niemal natychmiast na nie reagować. Szóste pytanie. Czy plan działalności należy opublikować na podmiotowej stronie biuletynu informacji publicznej? Tak, wynika to wprost z artykułu 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Nawet jeśli uznamy, orzecznictwo i doktryna nie dają jednoznacznej odpowiedzi, że obowiązek ten nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, to warto publikować plan działalności, sprawozdanie z jego wykonania, oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Jest to bowiem informacja publiczna i nic nie stoi na przeszkodzie, aby regulamin BIP obejmował publikowanie wyżej wymienionych dokumentów. Szóste pytanie. Co grozi za błędy w planie działalności? Nic nie grozi. Warto jednak pamiętać, że na odpowiedzialność wskazuje ustawa o finansach publicznych, przewidująca w artykule 53. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej kierownikiem jednostki, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Tym samym, jeśli plan działalności spowodowałby naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wówczas można mówić o ewentualnej odpowiedzialności. W praktyce jednak procedury kontrolne nie dopuszczą do wadliwości planu. Pytanie siódme. Jakie dokumenty muszę posiadać na potrzeby kontroli zarządczej? Bardzo trudne pytanie. Nie ma bowiem enumeratywnego wykazu dokumentów, które zapewnia, który zapewniałby w 100% właściwe funkcjonowanie kontroli zarządczej. Generalnie każde uregulowanie wewnętrzne może zostać przyporządkowane do odpowiedniego standardu kontroli zarządczej. Tym samym, jeśli w wykazie prowadzonym w systemie IDPO, przy którymś ze standardów nie przyporządkowano choćby jednego dokumentu, Należy zwrócić uwagę, czy nie brakuje procedur, które zapewnią właściwy poziom kontroli zarządczej. Pytanie ósme: A co, jeśli organ prowadzący oczekuje innego planu działalności opartego o rejestr ryzyka? Należy pamiętać, że istnieją dwa poziomy kontroli zarządczej. Poziom pierwszy obejmuje jednostkę, którą kierujemy, i to do nas należy właściwe wdrożenie kontroli zarządczej. Natomiast w ramach drugiego poziomu, jednostka nadrzędna może żądać od podległej sobie lub przez siebie nadzorowanej jednostki dokumentów zgodnych ze wzorami, które zostały przyjęte. Zatem nie możemy łączyć obu poziomów kontroli zarządczej, pamiętając, że odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje kierownika jednostki za własne działania. Zatem, jeśli organ prowadzący zobowiąże nas do przesyłania tabel na czerwonym papierze, to drukujemy tabelę na czerwonym papierze i przesyłamy zgodnie z życzeniem. Dziewiąte pytanie. Jakie znaczenie ma plan finansowy do planu działalności? Niemal wszystkie zadania podejmowane, by osiągnąć przyjęte cele, wymagają środków finansowych. W zależności od zadania, środki te mogą pochodzić z różnych paragrafów wydatków bieżących lub wydatków inwestycyjnych. Często zatem inspirację do określenia celów znajdziemy właśnie w planie finansowym, albo, o czym mówiliśmy, projekt planu działalności wskaże na konieczność uwzględnienia wydatków w planie finansowym. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu zagadnienie dotyczące planowania działalności na rok 2025, oczywiście w kontekście kontroli zarządczej. Jestem przekonany, że określenie trzech, maksymalnie pięciu celów i od jednego do trzech zadań w każdym z nich pozwoli po pierwsze zintegrować system kontroli zarządczej z normalnym planowaniem działalności czy planem działań w każdej jednostce organizacyjnej. Zapraszam Państwa od razu na kolejne webinarium, które poświęcone będzie omówieniu realizacji planu działalności na rok. 2024. Tymczasem życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia, do widzenia.